Siemaneczko, siemaneczko, witamy. 23 marzec, godzina 16:15, środa, czyli dziennik pokładowy. Jestem z Polski, czas zacząć. Dzisiaj trochę później, byliśmy zamknięci przez 2 dni. Dzisiaj uzupełniam lodówkę, także nie miałem czasu za bardzo jak nagrywać. Jestem też trochę przemęczony, jak widać, nawet się nie goliłem. Takie wakacje miałem dwudniowe. Uzupełniam lodóweczkę, żeby były jakieś ciasta, żeby było co sprzedawać jutro. Dzisiaj otwarci jesteśmy i już udało mi się upiec jakieś tiramisu, jakiś sernik na zimno. O, tiramisu z mango już zrobiłem, sernik na zimno zrobiłem, sałatki już wprowadzone, szarlotkę też upiekłem. Tak się prezentuje moja szarlotka z orzechami, migdałami, miodem, rodzynkami. Teraz wam pokażę mniej więcej, jak te finansiery wyglądają, bo ostatnio robiłem ten przepis, mówiłem, jak to mniej więcej robić, a tak wygląda finałowy rezultat. I tak to one wyglądają. A my się zabieramy za przepis numer 5 z naszej ukochanej książki Mała Cukierenka. Kolejne ciasto będzie czekoladowe z nutką pomarańczową. No, ho, ho. Elegancko. Musimy robić coś czekoladowego, bo często ludzie przychodzą i mówią, że nasze czekoladowe desery są naprawdę dobre. Więc zawsze musimy zadbać, żeby jakiś czekoladowy deser był. To zrobimy coś czekoladowego. No dobra. Co nie, jaki opis jest? Pyszny, mocno czekoladowy tort z odrobiną cytrusowych smaków. Biszkop nasączony likierem pomarańczowym jest bardzo aromatyczny. Całość wieńczy waniliowa bita śmietana. Tor jest łatwy i szybki w przygotowaniu. Stopień trudności od 1 do 4,1. Tortownica 21. Czyli jak ja chcę zrobić swoje 18, to muszę ten przepis pomniejszyć na 75% albo powiększyć na 1,5 i zrobić 2 małe. Zobaczymy, jak to się będzie przedstawiać. I jedziemy, no co? No składniki, no biszkop to wiadomo, jajka, cukier, olej, kakao, mąka, czekolada zmiksowana, gorzka i pewnie i proszek do pieczenia, pewnie wszystko zmiksować, upiec, poczekać aż wystygnie. Nie będę też za bardzo mówił, jakie składniki, co, jak należy robić. Potem po prostu powiem, jak to się robiło, jak to było, łatwo czy niełatwo. I pokażę zdjęcie, jak powinno wyglądać w książce i jak wyglądał mój. Dobra, ja odpalam stoper i zobaczymy, ile czasu mi to zajmie, bo jest napisane, że jest prosty biszkopt. No, już widziałem takie proste biszkopty i szybkie, a zajmowało to dużo czasu. Dobra, zobaczymy, bierzemy się. O, i tak naprawdę chyba to już wszystko, co było zrobione. Bo czekam, aż biszkopty się upieką i muszę poczekać, aż wystygną, ostygną. Mój krem czekoladowy też muszę czekać, aż wystygnie. Potem ten krem czekoladowy muszę zmiksować mikserem z mascarpone i skórką od pomarańczy. Wyłożyć na biszkopcie, stawić do lodówki, najlepiej na całą noc. Na drugi dzień bitą śmietanę ubić z wanilią i przyłożyć i ciasto zrobione. Wszystko to zajęło mi 32 minuty zrobienie tego, ale jeszcze muszę poskładać, czyli jeszcze z pół godziny to potrwa, bo muszę poczekać, aż ostygnie czekolada, muszę poczekać, aż ostygnie biszkopt, ale cała robota jakieś 32 minuty plus czekanie, aż ostygnie. Także można sobie w dzień zrobić, a wieczorem go można poskładać, a muszę rękawy pociągnąć. Także łatwo, sprawnie, szybko i smacznie, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Tyle, no na razie muszę teraz usiąść i poczekać. Już więcej raczej dzisiaj piec nie będę. Mam sernik na zimno z truskawkami, mam tiramisu z mango, teraz czekoladowy z pomarańczą, mam szarlotkę. Wystarczy 4 rodzaje czas, niektóre są robione po 2 razy. Także jutro jest czwartek na weekend, czwartek, piątek, sobota, może powinno zniknąć. Piątek, może w sobotę coś upiekę, 1-2 ciasta na niedzielę, zobaczymy, bo poniedziałki, wtorki wolne, to także zobaczę. No tak, na nasze szczęście to szkołę już otworzyli,
już ludzie trochę spuszczają z kwarantan, trochę więcej ruchu się zaczyna. Zobaczymy, jak to pójdzie, jak to będzie jutro. Dzisiaj trochę pusto, bo tak też nic za bardzo nie mieliśmy. Dużo przygotowań mamy, żeby porobić, żeby było jutro. Ale wystarczy na początek. I tyle, no co tu więcej gadać. No u mnie nic się nie dzieje. Próbuję, nie wiem jak to powiedzieć. Bardzo ciężko próbuję zdobyć te 1000 subskrypcji, żeby zacząć robić live'y, bo mam taki pewien pomysł, jak zrobić te live'y, ale do tego momentu, o bądźcie, no, trzeba być pod wrażeniem ludzi, którzy mają dużo subskrypcji na YouTubie i są popularni, bo masakra, żeby się to przebić, to zajmuje od groma czasu, albo nie wiem, co trzeba zrobić. Goł dupę pokazać, albo zesłać się w majtki, to wtedy zrobisz wrażenie na młodych i od razu masz subskrypcję. U mnie czegoś takiego nigdy nie będzie. Ciężką pracą muszę to zdobyć. I tyle, no co, dobra, ja czekam, aż mi się wyszkoptył tylko czekolada mi się ostygnie. Tyle. A, biszkopty jeszcze muszę wyrobić do nasączenia, tak? Likier z czekoladką. O, i tak to. Dobra. My kończymy. Jest godzina 7. Trzeba się zawijać. Jeszcze sprzątanką, mycie, składanie. Jeszcze chwila trochę czasu zejdzie. O tak to mniej więcej wyglądają ciasta przygotowane na jutro. Tu mam te czekoladowe. Niech to wszystko ładnie zastygnie, jeszcze bita śmietana na górę pójdzie. Tutaj tiramisu z mango czeka, a tu sernik na zimno z truskawkami. O, stół jest praktycznie pusty, jeden chlebek został. Szalotka praktycznie się wyprzedała. I pomalutku jakoś leci, kolejny dzień z życia. Zleciał, co tu więcej opowiadać. No. Nic takiego się nie dzieje. Szkoły otwierają, ludzie spuszczają z kagańców, tak. Znaczy z kwarantan, także pomału zaczyna trochę ludzi chodzić. Musimy się przygotowywać, mamy zamówienie na wtorek, jutro czwartek, także już musimy przygotować wszystkie produkty, jakie będziemy potrzebować. I tyle. Dobra, ciasto mam na weekend, może jeszcze z jedno się dopiecze i tyle. Jutro będziemy próbować następną nową sałatkę z łososiem. Dalej jedna z boczkiem jest mniej więcej opracowana, tak to będzie wyglądać. I tyle. Dobra, jestem zmęczony jak widać, jestem taki trochę bez energii. Trochę mam na głowie za dużo, mam cały czas te zamówienie na wtorek. To jest całkiem sporo, 20 sałatek i 40 kawałków ciast. I to wszystko musi być elegancko zapakowane. Musimy to zawieźć jeszcze. No, trochę mam na głowie, zależy nam na tym, bo to może być nasza furtka do większych zamówień i może to pociągnąć trochę, jak wszystko będzie ładnie opakowane i smakowało, to może nam dać trochę szczęścia w naszym biznesie, że tak powiem. Dlatego taki trochę jestem zasmucony, bo mam za dużo na głowie, jak to mamy zrobić, jak to mamy zapakować. No i tyle, taki to dzionek, nic tu takiego więcej nie mogę powiedzieć, co mogę jeszcze powiedzieć. Czy jakieś pytania były? Jakieś były, ale chyba nie pamiętam. A, czy łatwiej się prowadzi biznes w Korei niż w Polsce? Ogólnie nie prowadziłem biznesu w Polsce, to ciężko mi się odnieść, ale z tego co wiem, no to zdecydowanie lepiej. Na maksa polecam, jak ktoś ma ochotę przyjechać do Korei i otworzyć jakiś biznes gastronomiczny, to droga otwarta. Zapraszam otwierać, robić, szerzyć kulturę polską najbardziej jak się da. Nie blokować się, nic strasznego. Można zaczynać. Dobra. Narka, tyle na dzisiaj. Elo.